Mieliśmy po lat 17-naście. Połączyła nas przede wszystkim muzyka i rapowanie. Postanowiliśmy założyć skład, wymyślić nazwę Faktofonika. To była muzyka dla muzyki, sztuka dla sztuki. Wszystko ma swoje priorytety. Niestety. Wszystko ma swoje wady, zalety. Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności. Hip-hopowa podróż do przyszłości. Wszystko ma swoje priorytety. Niestety. Wszystko ma swoje wady, zalety. Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności. Hip-hopowa podróż do przyszłości. Hip-hopowej społeczności. Jesteśmy w centrum Bogucic, na osiedlu Wajdy, na osiedlu, na którym mieszkał Magik, Jajonasz, Butek. To jest jedna z naszych miejscówek, na której żeśmy przysiadywali bardzo często. Ja chodziłem do szkoły z Magikiem. On był starszy ode mnie o kilka klas. Spotkaliśmy się, widywaliśmy się na przerwach. Jakoś przez wspólnych kolegów doszło do znajomości. Zaczęliśmy się wymieniać muzyką. No i zakochałem się w muzyce hip-hop. Tutaj na osiedlu, czy to u Magika, czy u mnie. Generalnie cały czas żeśmy się spotkali, robiliśmy muzykę, pisaliśmy teksty, rymowaliśmy je do mikrofonu takiego jeszcze z komputera, takiego patyczka. Przede wszystkim mieliśmy taką świadomość, że trzeba szlifować siebie, trzeba pracować nad sobą, dużo ćwiczyć, pisać, kombinować, próbować i tak dalej, żeby zyskać własny indywiduum. Kluczem jakby tutaj w zrozumieniu, dlaczego na Śląsku hip-hop, to jest Kaliber 44, który jakby to zaczął. To był pierwszy rzut taki, który spiorunował cały rynek i nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać, czym jest rap, czym jest hip-hop. Ja myślę, że muzyka rap, jest polska muzyka rap i jest w stanie przyjąć się na polskim rynku, ale to po prostu jeszcze zależy od tego, jacy ludzie słuchają tej muzyki i czy naprawdę ją czują, bo ja myślę, że najważniejsze jest to w tej muzyce, że można rozumieć teksty, które są bardzo ważne. Boże, to proszę, może pomoże ktokolwiek, który z was mi odpowie, to czy to kara za my grzechów 100 tysięcy. Problemy codziennego dnia, całymi dniami siedzę, oglądam telewizję, ile ja bym mał, byle o tym nie myśleć. Kaliber właśnie w swojej pasji i w elokwencji, którą zaprezentował z pierwszymi nagraniami, otworzył drogę na tak zwane salony temu gatunkowi i o wiele łatwiej było wszystkim po Kalibrze nagrywać i mówić, że jest się na przykład hip-hopowcem, raperem, tworzy się muzykę hip-hop. Stworzyli muzykę, która po pierwsze była dobrze zrapowana, po drugie miała jakąś taką, no można powiedzieć, trochę taką młodocianą, ale głębiej jednak, w sensie tekstów i tego klimatu, który stworzyli. Takiej muzyki dzisiaj już nikt nie robi, po prostu. Tato, jakie twoje imię jest, a może świętej pamięci prawi oka odpowiedź usta, a może nie, może tak, a może tak, 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 a przyda się, że ciebie nie ma, to legenda, 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 zawsze szybko umierają tacy jak ja, tacy sami, lecz są to mirki, inny kolor, wiedzcie, że jest, bo ktoś musi być. Nikt nie miał świadomości grania w legendarnym zespole. Wiedzieliśmy, że robimy coś wyjątkowego, wiedzieliśmy, że robimy coś naprawdę dobrego dla wielu ludzi. Był jakiś taki czar wokół tych płyt, że one były oderwane bardzo, bardzo od rzeczywistości, która wtedy no była też dość przełomowa. Chodziłem do klasy z Magikiem i z Dabem, w związku z tym właśnie wśród naszej trójki zawiązała się taka właśnie fascynacja tą muzyką, tą kulturą, która na początku też dla nas była jakąś zagadką, bo też jedyne jakby źródło informacji, nie wiem jakie mieliśmy, to była satelita, która została zakupiona przez rodziców Magika w latach 90. na początku. No i to właściwie jest wszystko. Nie było internetu, nie było wzorców żadnych. Nikt starszy, powiedzmy ze starszych ludzi, ze starszej ekipy z Katowic, z różnych środowisk nie kumał tego. Myśmy jakby to zaczęli, więc tak naprawdę to, co myśmy robili, to była nasza wizja. Były to twórcze bardzo czasy. Pamiętam, że jak doszło do nagrywania tych rzeczy w profesjonalnym studiu, to realizatorzy się łapali za głowę, co to jest w ogóle, co to za muzyka i o co chodzi.
W każdym razie no, ta pasja i to zaangażowanie chłopaków zaowocowało dużym sukcesem i Kalibra, i potem Paktofoniki. Kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu. Kooperacja na mocy paktu, mocy. Z chłopakami poznałem się osobno i z Fokusem, i z Magikiem. Fokusa poznałem w Mikołowie na w zamkniętym już miejscu, takim salonie gier, w którym robiliśmy pierwsze hip-hopowe imprezy tutaj. Potem tutaj też w sumie niedaleko malowaliśmy razem graffiti na basenie, który jest tam 100 metrów stąd. No i połączyła nas przede wszystkim muzyka i rapowanie, od tego jakby się nasza znajomość zaczęła. Podobnie jak to było w przypadku Magika, ale z nim dla odmiany poznałem się w Katowicach w megaklubie, nieistniejącym już starym megaklubie, gdzie zresztą poznawaliśmy się 3 razy, co jest śmieszne. Nie? Widać, po prostu nie był w stanie mnie zakodować, ale po 3 razie już utkwiłem gdzieś w jego pamięci, w jego świadomości, no i od tego czasu zaczęła się nasza przygoda muzyczna. Założyliśmy zespół jakby Paktofonika, kiedy Kaliber jakby się rozpadł, Magik odszedł, znaczy nie rozpadł, tylko Magik odszedł z Kalibra, więc był jakby wolnym strzelcem. Wpadliśmy na pomysł, że skoro się znamy, skoro w trójkę rapujemy i lubimy to robić, zależy nam na tym, postanowiliśmy założyć skład, wymyślić nazwę Paktofonika. W pewnym czasie, kiedy już mieliśmy jakiegoś singla nagranego, w jakiś sposób pocztą pantoflową zaczęło się robić o nas głośno. Dotarło to do niektórych ludzi, którzy się szybko u nas pojawili i zaproponowali nam wydanie płyty. Hip-hopowa podróż do przyszłości. Hip-hopowej społeczności, Fokus smog już gości. Jedna, jedyna sprawa godna wytrwałości. Niewiarygodnie szybki smog w świecie swych wartości. Powstałem z nicości, obrałem drogę ku wolności. Pierwszy priorytet obrany serca bitem. Chociaż inne perspektywy rozmyte, to CDN, nie sen. Wiem, że mam to we krwi jak tlen. Na pewno, pełna satysfakcja to jedno. Korzyść jest rzeczą tylko pokrewną. Nie pękam, nie stękam, to innych jest udręka. Nie błagam, nie klękam, mam radość w tych dźwiękach. Swobodnie słowa plątam na wszystkich moich frontach. Siedzę, kucam, rozrzucam je po kątach. Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny. Bez obawy ja jestem bezpieczny. Ale w jakim sensie, oto jest pytanie. Panie i panowie, otwarte losowanie. Los tej loterii ciąży na jednej karcie. Nie mam wyboru, za to ludzi poparcie. Prawdopodobieństwo jednak większe niż totka, że ta karta to nie plotka. Mam manię, to ciągłe słów kompletowanie. Tak było, jest i tak zostanie. W tamtych czasach, w latach 98-2001 pracowałem w radiostacji, w której byłem szefem programowym. Pamiętam, jak przyszły pierwsze nagrania Paktofoniki, trochę jednak inne niż Kaliber, bo inni poza Magikiem przecież zupełnie inni ludzie, dzieciaki, młode chłopaki, Fokus i Rahim. I tak jakiś dreszcz nas przyszedł po prostu, taki, to było coś niesamowitego po prostu. No i decyzja, ja byłem wtedy szefem, czy piosenka Jestem Bogiem, możemy puszczać, czy nie. Mam jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. Pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowo, od których wozjeżdżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Znaczy na pewno był telefon, że Magik zadzwonił, rymując fragment tekstu, nie? I ja mu powiedziałem, że sorry gościu, ale to nie przejdzie. Ale tak długo drążył, aż w końcu było i się nagle okazało, że to jest kawałek, objawienie, którego do końca nawet nie wszyscy rozumieją, nie dlatego, że tekst jest niezrozumiały, tylko ewenementu tego kawałka. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem. Wyobraź to sobie, są niepożytalne zaczyny swe odpowiedzialne. Jak ty nieprzemagalny, będzie tu jak Halny. Wyprzedza świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwopalny. Da przepływ momentalny, energii cios werbalny. Kandydat potencjalny na festyw teatralny. Zaznaję szoku w 2000 roku zatrwany. Pora na elaborat eksperymentalny. Sposób niekonwencjonalny, głoszę treści. Słuchaj proszę, trafiam cię. Wiedzę niepewności zboże, nastroszę się. O, unoszę się.
Idealny obraz jak krajobraz tropikalny, monstrualny. Grach, grach nieprzewidywalny. Ja o, świadom to zrobię sobie. Ty. Tylko.